Krzysztof Ibisz został ojcem po raz trzeci. Jak czuje się maluszek i mama? Krzysztof Ibisz, 57 litrów, od kilku miesięcy czekał z niecierpliwością na ten dzień. Chodził z żoną do szkoły rodzenia i miał już od dawna spakowaną torbę do szpitala. Wreszcie na świat przyszło jego trzecie dziecko. Jak się czuje maleństwo i dzielna mama? Krzysztof Ibisz i jego dużo młodsza żona, Joanna Kucbalska, 30 litrów, w czerwcu podzielili się radosną nowiną. Mimo że prezenter ma już dwóch synów, nie ukrywał swojej radości z faktu, że wkrótce jego rodzina się powiększy. Para chętnie pokazywała, jak rośnie brzuszek ciążowy Joanny i jak spędzają wspólnie chwile na przygotowaniach do porodu. Krzysztof chodził razem z żoną do szkoły rodzenia, przechodził kurs udzielania pierwszej pomocy maluszkom. A nawet pochwalił się, jak pakuje swoją torbę do szpitala. Przyszli rodzice byli od dawna gotowi na ten dzień. Ibisz została ojcem po raz trzeci. Krzysztof jest już tatą dwóch synów, Maksymiliana, 23 litry, i Vincenta, 16 litrów. Ma z nimi bardzo dobry kontakt i spędza dużo czasu. Teraz jednak jego rodzina powiększyła się o trzecią pociechę. Jak podaje portal Pomponik, Joanna już urodziła. Kropka. Krzysztof i Joanna są bardzo szczęśliwi. Wszystko poszło zgodnie z planem, zdrowe maleństwo przyszło na świat zaledwie kilka dni przed terminem. Mama i dzidziuś czują się dobrze, twierdzi informator serwisu.